czytam oczywiście. Staram się, kiedy tylko mogę, jak jestem w tramwaju, albo jak czekam na zajęcia ogólnie, to tak. I wtedy raczej, gdzie ten czas jest po prostu, tak? Nie ma czasu chyba w domu za bardzo usiąść. Niestety jest ciężko, bo praca, 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 więc staram się gdzieś moje ulubione książki mieć na telefonie albo gdzieś pod ręką w jakichś kieszonkowych wydaniach. No w chwili obecnej to czytam, jeśli jakieś książki, to do pracy inżynierskiej głównie, więc głównie naukowe, ale ogólnie no, staram się czytać. Moim ulubionym autorem jest Bukowski. Takie książki jak Skrzynką Raz i Kobiety, czy jakieś inne. Książki? W telefonie. E-booki. Dlaczego w telefonie? No wygodnie. Autobiografię, beletrystykę. Nawet tu mam w tej chwili z sobą książkę. Także interesuje mnie po prostu życie po drugiej stronie. Ostatnio Krajewskiego. Rzeki Hades. Na przykład. A co poza tym autorem, albo poza tą książką? No jak często pan czyta? Codziennie. Najczęściej książki techniczne, naukowe. Ostatnio czytałam Gombrowicza Transatlantyk, więc bardzo fajna taka powtórka z lektury. Taki powrót do szkoły, można powiedzieć. No, powrót do szkoły, tak. Ostatnio historyczne o dynastii Tudorów i o Jagiellonach. A coś poza tą tematyką, czy pani akurat gustuje w historii? Znaczy, no można powiedzieć, że tak, Sienkiewicza, do którego zawsze wracam do trylogii, ale też pana Tadeusza. No, córka bardziej czyta jakieś tam fantastyczne książki, natomiast ja nie. Ale jakieś kryminały też, Chmielewskiej na przykład, czy Agaty Christie. Czasem mi się zdarza jakieś książki o miłości, romantyczne, ale jeżeli chodzi o autorów, to najbardziej lubię książki Grocholi.